Kupuj gry na g2.com. Link znajdziesz w opisie. Cześć, witajcie, z tej strony Husiek, witajcie w kolejnym odcinku Horizon. Ruszamy dalej, słuchajcie, możemy dzisiaj zrobić już tą misję 17, tam gdzie potrzebowałem 17 level. Mam jeszcze trochę rzeczy do rozdania, jeśli chodzi o umiejętności. Cały czas tutaj rozwijam to drzewko jednak chyba tej wojowniczki. To mamy opanowane. Okej. Łuk wojownika, wystrzeliwy poziom. Znaczy ja tego wojownika raczej nie korzystam za bardzo na razie. Włócznia szybciej się ładuje. O, najpierw trafię przeciwko w walce wręcz, by zorganizować energię swojej włócznie, potem naładowałem stuknik ja, aby naładować cel. Na koniec przełączę na łuk i strzel w punkt energii, aby zadawać... O, to może być spoko. Dobra. To opanowane. Okej. Mamy jeszcze jeden punkt. No to jeden punkt może by coś tutaj dorzucić za jeden punkt. Limit pułapek. Średnio korzystam z tych pułapek, ale pułapki wywary, dobra, jak wywary, to może też te wywary jeszcze będę szedł w to. Dobra. W porządku, no to teraz tak, misja główna i lecimy tutaj na to pęknięte niebo, nawet mam ją aktywną, dobra. Okej, to gdzie mam dotrzeć? 2000, o kurde, jak daleko. Pasowałoby tutaj jakaś... Aha, dobra. A, czekaj. Mam tu jakąś ten... Nieznane ognisko. A, to dalej niż ten. O kurde. To naprawdę jest daleko. Chyba postaruję sobie znaleźć takie najbliższe... Czekaj, nie mogę tutaj podróżować. Postaram się znaleźć najbliższe ognisko. Tutaj na razie jest najbliższe, takie, które chyba znam, a jednak nie, jeszcze tu jest bliższe. Dobra, no czyli to jest najbliższe. Tutaj sobie uderzymy. I później trzeba będzie z buta. Chyba, że będzie jakaś maszyna do nominacji. Dobra, teraz z tej miejscówki trzeba dotrzeć tam, 1400 metrów, jeszcze tam kroków. To są chyba kroki. Tak, kroki, no są, sobie nawet są ślady takie. 1400 kroków. Kuchar wie, co z tym zrobić. Dobra, marszczynu sobie pozbieram jeszcze tutaj, żeby jak coś mieć. W sumie ta część gajtu będzie. Znaczy najgorsze jest to, że tutaj to czerwone mnie truje trochę. Ja tego nie dałoby się zdominować? Ogień tu nic nie zdziała. Wierzchowiec. Nie powiem, byłby dobry, tylko jak mnie zauważy, to kurczę, to jestem na przegranej pozycji. Dobra, nice.
Dawaj, dawaj. O kurde, patrzcie, tornado. Diabełek pyłowy. Ciekawe, co się stanie, jak w niego wjadę. Nic się nie dzieje. Tam się leją. W dobrym kierunku? W dobrym kierunku. Cały czas za drogą. Ooo, nie. Z nim już się nie chcę spotykać po raz drugi. Przynajmniej na razie. Trzysta. Pan od kropów. Bardziej tak oazowo się zrobiło. Nawet nie myślałem, że to będzie taka oaza. Czy Ela może być w środku? Wszędzie są wojownicy Tanaktów. Trudno będzie poszukać. O, Holender. Siły regali mogą być teraz mocne, ale... Jej maszyny wybiły mi całą drużynę! Wspomnij wizję. Przedwieczni nie chcieli walczyć. Tanaktowie są ogólnie tacy bardziej zamknięci, nie? I waleczni. Się. Tak jak my. Na dziesiątkę. Przybyłaś do nas. Wiesz, kim jestem? Wojowniczka o płomiennych włosach, pogromczyni, czempiona regali pod samotnym światłem? Tak. Wiemy, kim jesteś. Jestem Deka, kapelanka klanu Niziny. Przybyłaś mówić z wodzem Hekaro? Nie do końca. Czegoś tutaj potrzebuję. Wódz zapewni ci wszystko, Aloy. Chodź. Czy się okaże, że to wódz ma... Mówiłaś? Tak. To Kroniki Dziesiątki. Mogę ci je pokazać, jak chcesz. W drodze do wodza. Wizje? Te wizje. Mówisz, że to Kroniki Dziesiątki. Kto to? Przedwieczni. Którzy stoczyli heroiczny bój z maszynami tu, na tej ziemi, wieki temu. Ich czyny opisano w wizjach. Niewiele z nich zostało. Ku czci ich pamięci. Dawniej było więcej wizji? Tak jest. Kiedyś było tu mnóstwo światła i dźwięku. Ale przez lata ogarnęła je wiekuista ciemność. Dlatego kapelani są tak ważni dla plemienia. Pamiętamy, co się da z wizji. Wyrytych w skórze i przekazywanych z ust do ust, z pokolenia na pokolenie. Pewnego dnia cały gaj zgaśnie. Ale następni kapelani zachowają wspomnienia. Okej. Okay. Właśnie, czy Hekaro chce ją w ogóle widzieć? Czemu Hekaro chce mnie widzieć? Wojujemy z regalą. A ty pokazałaś, że umiesz z nią walczyć. Nie będę prowadzić dla was wojny. Nie dla nas. Z nami. Ale nie będę cię przekonywać. To zadanie wodza. Potrafi postawić na swoim. Z czym się wiąże bycie kapelanką? My, starsi, studiujemy wizje i dzielimy się ich mądrością z naszą młodzieżą. Czego ich uczycie?
jak być wojownikiem, walczyć odważnie i z honorem i wiedzieć, kiedy ogłosić rozejm. Sama się przekonasz, kiedy wejdziemy. No dobra. Dobrze. No to do Hekaru. Chodźmy do wodza Hekaru. Jest w sali tronowej, na końcu gaju. Chodź. Bądź pozdrowiona wśród kronik dziesiątki. Dziwne to wszystko. Pokaż jest to. Uszkodzona. Niekompletna. Wygląda jakaś taka gierka 2D, nie? Ale w ogóle, że to działa, nie? Dziesiątka była oddanymi żołnierzami, zgodnie współpracującymi ze sobą. A kiedy przyszła pora na walkę, wystrzelili w niebo i pomknęli ku chwale. Każdy Tenakt stara się iść za ich przykładem. Przed czasem wodza to była jedna z niewielu rzeczy wspólnych dla klanów. Okej. Okay. O tak, to już Kalifornia. Okej. Się buntowali. Dobra. Są kolejne te. A. Taka. Ja bym powiedział, że to zastępowało trochę. Wbrew się. Plakaty propagandowe. Chronili siebie nawzajem niezależnie od ceny. Brzmi, jakby byli niezwyciężeni. Nie byli, ale wizje mówią nam o ich odwadze i sile. Do tego właśnie aspirują nasi wojownicy. Klan Nieba właśnie ten aspekt ceni najwyżej. Zamieszkują góry na północny zachód stąd. Takie futurystyczne plakaty propagandowe. Wojskowe, nie? A ta jest o czym? Dziesiątka walczyła z wrogiem w pustynnym żarze. Na ziemi zbyt jałowej, by cokolwiek propagandowe, tam no może nie do końca propagandowe, ale nie? Ale przeciwnością przetrwali. To samo robi teraz to jednak. Po drodze musiałaś przejść przez ich ziemię. Owszem. Brzmią na dość radykalnych. No. Uznaliby to za komplement. To jeszcze drony bojowe. Okej. No dobra. Ło. Ale czekaj, jak tu mają jeszcze ten? Chyba jeszcze jeden. Żołnierze w dżungli. To była dziesiątka? Tak. Wiedzieli, jak wykorzystać dżunglę do odwrócenia uwagi wroga, aż do nadejścia właściwej chwili na atak. Kurde, niby takie, wiele wiecie, że wojsko. Klan Niziny odnalazł w tym inspirację i zamieszkał w dżungli na południowym zachodzie.
Cicho! Mówią, że ten relikt, który nosisz, słyszy głosy przed wiekiem. Okej. Zwoje zapisane strony znakiem pisma Karja z osobistym symbolem Faszawa. A, to nie wprowadzam nic akurat. To prawda? Z tym mogę później pomówić. Tu mamy jeszcze uszkodzone dane. Okej, wystawa pozwala usłyszeć ich ostatnie chwile dzięki interfejsowi podarowanym przez Sterling Malake. Można posłać dowolnego rejestra lotu wykorzystującego standard protokół szyfrowania. A, czyli coś tu nie piekło. Dobra, to chodźmy do tej sali tronowej. Ono tu nas czeka, więc... Ależ kurwa, to jest duże. Ale kurde, tam to jest takie... Co to jest? Wbił ją tam sam wódz. Jeśli chcesz wiedzieć, spytaj jego. To jego opowieść. Taką technologię, taka technologia na Ziemi, nie? A później w zasadzie takie cofka do takich plemion w zasadzie. Wódz jest w środku. Gotowa na spotkanie? Jak najbardziej. Gotowa. Dobrze. Chodź. To się okaże, wodzem jest jakiś, nie wiem, hologram albo coś takiego, jak było w Power Rangers, Zordon, pamiętacie Zordona z Power Rangers? Jest pod tronem. O cholera. Jest drabina. Ty, chłop ręki nie ma. Do zobaczenia wkrótce, cudzoziemko. Zbawczyni Południka. A nie, jednak jest... Normalnie. Mówią, że powstrzymałaś siły regalii pod samotnym światłem. I pokonałaś jej czempiona. Jeden na jeden. Imponujące. Spotkałam też Faszawa. Ponoć jesteś waleczny. Honorowy. Jego śmierć to jedna z wielu bolesnych strat. Coś mi się wydaje, że będziemy musieli dla niego coś zrobić, żeby nam pozwolił tam wejść. Naszych szeryfów. Ale jeśli przybyłaś zaoferować swe usługi, to byłaby znaczna pomoc. Nie będę dla ciebie walczyć. Potrzebuję czegoś z piwnicy. Czegoś, co ocali życie wielu ludzi. To nie jest coś, co możesz zobaczyć, ale tam widziałem jest. Widziałem to. Ha? Określiłaś swą cenę. Teraz ja określę moją. Po śmierci szeryfów potrzebuję twej włóczni. Pomóż pokonać mych wrogów, a ja dam ci wstęp do komnaty pod nami. Wiedziałem, że tak będzie. Ja nie mam ceny. Nie jestem najemniczką. Moim celem jest ratowanie ludzkiego życia. Policzyłem ciała poległych szeryfów. Policzyłem setki tenaktów, których życie zawisło na włosku. Dla nich będę walczyć. Zabiję każdego, kto zakłóci ich spokój, i ty też. O ile mam otworzyć drzwi do komnaty pod nami. Aha. W takim razie, co mnie powstrzymuje przed zabiciem cię i zabraniem, czego potrzebuję? Spróbuj. Może nawet ci się uda. Musisz podjąć decyzję. Ze mną powstrzymasz regale i jatkę, której pragnie. Dobra. Czego chcesz? Potrzebuję szeryfów, by utrzymać plemię.
Natomiast szeryfem można zostać wyłącznie po próbie zwanej Kulrut. Rozesłałem Vici o nowym turnieju. Ale ponieważ Regala chce mnie zniszczyć, z pewnością zaatakuje. No to będzie grubo. Będzie chciała mnie zabić na oczach klanów. To mam być twoją ochroniarką? Nie. Chcę, byś obroniła Kulrut. To nie wszystko. Wiedząc o ataku Regali, jeden z klanów nie przysłał uczestników na Kulrut. Udaj się na północ. I zmuś tego Techa, wodza klanu Nieba, by przysłał najlepszych ludzi. Mam go zmusić? Zrób to, co konieczne. Kulrut nie może się odbyć tylko z dwoma z trzech klanów. Będzie z tobą szeryf Kotalo. Choć został okaleczony, stanowić może cenne wsparcie. Wysłałem go do wsi Kamienny Czub na północy. Ruszaj tam. Kotalo poprowadzi cię do twierdzy klanu Nieba. Jeśli masz pytania do swojej misji, to pytaj. Kurwa. Na ta poniżej, co on tam widział? Co jest w piwnicy? Widziałem. W dniu największego triumfu. Nie rozumiem. Przez tuzin pokoleń trzy klany walczyły o dominację nad tym świętym miejscem. Tylko mnie się udało. Walczyłem całymi latami. Zabiłem każdego na swej drodze. Kiedy na koniec zgładziłem wszystkich rywali, stanąłem całkiem sam w gaju. Mogłem delektować się zwycięstwem. Tak mi się zdawało. Usłyszałem potworny ryk. Błękitny piorun uderzył nieopodal. W komnatę. Gaja umiera. I przybywa Eter. Dookoła mnie wizje Gaju stawały się coraz intensywniejsze. Aż nagle pojawiła się całkiem nowa. Przedwieczni przemówili. A to, co powiedzieli, odmieniło wszystko. Ten klan Czemu Nieba? Klan Nieba nie chce wysłać ludzi na Kulrut? Spośród trzech klanów mają najlepszą pozycję. Tuż za murem, który zwie się Bastionem. Ich dowódca uważa, że wojnę między siłami Regali a moimi może przeczekać za barierą. Pozostają silni, gdy ty i Regala się wykrwawiacie. Myślisz, jak nie chcą walczyć. Szeryf. Dobrze. Dobra. Zgoda. Pójdę na północ rozmówić się z Tekotechem. Ale pamiętaj o naszej umowie. Otrzymasz, co obiecane. O ile ci się uda. Jak będziesz wychodzić, pomów z Deką. Ona zapewni ci niezbędny sprzęt. Kurde, no to powiem wam, że jest to tak... srogo! Dobra, pomówmy jeszcze z tą Deką. Chodź, pomów mu. Hekaro wspomniał, że coś dla mnie masz. Broń, która pomoże ci w misji. Przyda się w drodze do Kamiennego Czuba. Grasuje tam dużo groźnych maszyn. A zwiadowcy widzieli w okolicy buntowników Regali. Buntownicy i maszyny. Dla mnie żadna nowość. W istocie. Idź na północ w stronę gór. Pnij się, aż nogi rozbolą, a płuca zaczerpną rześkiego powietrza. Tak trafisz do domeny klanu Nieba. Uderzaj celnie jak dziesiątka. Uzyskałem rozszczepiający łuk wyborowy. Ten z twoich łuków wyborowych może teraz strzelać odkrywającymi strzałami precyzyjnymi. Te parterze strzały powodują, że dużo obrażają trwające dzięki wybuchom sprężonego powietrza. Używaj tej amunicji za strzał. Okej. Okay. Okej, okay, ale który to był łuk? Łuk wyborowy. Tutaj żadnego sumie myśliwski. Jakbyśmy sobie rzucili łuk wyborowy wojownika. Łuk wojownika był. Łuki wyborowe, sorry, tu.
6, 9, to 50, dobra. To byśmy sobie go aktywowali, aktywowalibyśmy go raczej tutaj. To jest łuk myśliwski, ale ten jest dosyć wolny, bo nie jest ulepszony jeszcze. Dobra. Jeśli mam zdobyć Etera, muszę się dogadać z Hekarą. No i są te rozrywające. Muszę spotkać z Kotalo w kamiennym czubie. Może wykorzystać maszynę. Dobra, zobaczmy, gdzie my tam... Łocie, panie, ale daleko. Ale daleko, patrzcie. Kamienny czub. Dobra. W górę! Czekaj, co to w ogóle tutaj tak... Co można pozbierać? Dużo tych kuleczek. Ło, patrzcie. Jakieś F-35. Pozbierałem. Dobra, to może zrobimy sobie tak, że tutaj sobie dzisiaj zakończę ten odcinek. Zrobię sobie tutaj przy tym zapis. No i jutro w kolejnym odcinku wyruszymy w podróż. Pewnie tam dotrzemy, zobaczymy co nam powie. No dobra, słuchajcie, więc do zobaczenia jutro. Do usłyszenia, trzymajcie się, na razie. No i hej, hej.